Denis, podpisałeś umowę z Krakowem, jesteś od dzisiaj piłkarzem Pasów. Co było tym decydującym czynnikiem, że wybrałeś ofertę klubu z ulicy Kałuży? Decydującym myślę, że zespół Krakowy już od lat, jeszcze w latach chciał mnie, żeby ja grał u nich. No i to chyba był ten zespół, który w grudniu był taki, no, który bardziej chciał od innych zespołów, żeby ja pojawił się tu u nich. Znasz polską ligę, grasz w naszym kraju już od kilku lat, czy to w GKS-ie Katowice, czy teraz ostatnio w Zagłębiu Lubin. Masz jakieś wyrobione zdanie o Krakowi? No o Krakowie tak, bo to jeden z tych zespołów, który oglądam cały czas, bo podoba mi się gra taka, jak mówiąc tutaj wszystkie tiki-taka, to jest taka barcelońska gra, no i dużo meczów oglądam Krakowi. Ty jesteś skutecznym piłkarzem, czy założyłeś sobie jakieś cele, ile chciałbyś bramek zdobyć dla Pasów? No na razie nikakich celi nie miałem, bo muszę się potrenować, poznać chłopaków, drużyny. No cele zawsze jest wysokie. Chcę cały czas, kiedy jestem na boisku, chcę strzelać bramki. Znasz kogoś z obecnego składu Krakowi? Spotkałeś tu jakieś znajome twarze? Tak, jest Krzysiu Danilewicz, Damian Dąbrowski. Na testach, jak czytałem, jest Mateusz Bartków, też znam go. W pokoju jestem z Marcelem, który wczoraj chyba podpisał kontrakt. Byliśmy razem w GKS-ie. No, trochę tych ludzi jest. Co mogłeś wymienić, jakie swoje takie najmocniejsze strony? Co jest twoim atutem na boisku? Ciężko mnie powiedzieć. Z tego, co ja słyszę od innych trenerów, słyszałem, no to chyba taki zawodnik, który może strzelać bramki. No i to chyba dla napastnika jest najważniejsze. Jak będę w formie, to myślę, że będzie wszystko dobrze. Jak powiedziałeś, lubisz oglądać Krakowie, lubiłeś wcześniej oglądać Krakowie. Jak sądzisz, na co stać ten zespół w tym sezonie? No, myślę, że stać na dużo. Ósemka to jest 100%. Ja nie wiem, no, jakie cele klub ma, zespół ma, no ósemka to jest, ja myślę, to jest 100%. Nawet ja myślę, że do góry zespół może iść dalej i dalej, wygrywać, bo gra naprawdę bardzo dobrze. Ty przychodzisz jako zawodnik formacji ofensywnych. Akurat ofensywa w Krakowie to jest ta mocna strona, także no, będzie ostra rywalizacja o to miejsce na boisku na pewno. No wiem, tak. Oglądałem. Dużo jest zawodników, którzy grają w ataku, bo ten zespół gra zawsze atakujący taki futbol, chce zawsze zdobywać bramki. Ja myślę, że jakieś szanse będzie miał, to rywalizacja zawsze w każdym zespole jest.